Cześć, dzisiaj wtorek, rębak tak z grubsza, noże przeostrzone tu na tej szlifierce, co pod spodem stoi. Jutro lecimy ze zrębką. Tutaj co? Tutaj to bym musiał jakoś to w końcu wyciągnąć z imadła. Obciąć. Zobaczymy co dalej. Tu gdzieś, aha, tu wszystko leży. No, Jacek mi ładnie tutaj pomył, rozebrał ten rozwiertak. Zobaczcie, kurczę, to by trzeba na jaką maszynę do ostrzenia dać te. No. Nieźle, dobra, nie od tej strony patrzyłem, przecież to, kurczę, z tej strony tutaj jest ten, dobra, coś z tym, tak patrzę, czy nakrętki tak samo są, chyba nakrętki takie same, dobra, kamerę gdzieś na ten, bo z magnesem ją mam, przypnę, tu sobie trochę miejsca do jazdu zrobię, no i będę tym żurawikiem warsztatowym to męczyć, bo dobry pomysł ktoś podsunął, zamiast tutaj atlasem wjeżdżać to wózkiem widłowym. No ale wózek widłowy też już chyba z drugi rok stoi jak ten wspomaganie robiłem i ten prototyp się rozdupczył. I właśnie teraz taki był, chwila zawahania była, że czy koparkę kończyć, czy zrobić przerwę koparce, a skończyć wózek. No i wypadło na koparkę, ale faktycznie tu by wózkiem bardziej to sprawnie szło. Dobra. Kocę na bok. Albo jeszcze zobaczę. Dobra, ja to wiecie co, bo tak chyba pod słońce idzie, gdzieś tam na wiertarkę może i timelapsa jakiegoś puszczę.
и след на заводе. Таких мастеров больше нету в природе. Мне цель не важна, мне лишь нужен станок, болванка, резец, электрический ток. Мне мастер сказал, что деталь так важна, что нашей стране она очень нужна. Но он мог бы это и не говорить. Я токарь, и значит, я должен точить. Я точу, 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 хотя точить я не хочу, но надо так надо, хоть мне неохота, но что же поделать, такая работа. Отец стал токарем я, токарному делу учили меня. И вот уж 6 лет я стою у станка, с 8 до 5, от звонка до звонка. Из каждой болванки могу сотворить я все, что угодно, да что говорить. Ведь все, что угодно, не нужно стране. И я делаю то, что предписано мне. И я точу, 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 хотя точить я не хочу, но надо так надо, хоть мне неохота, но что же поделать, такая работа. Но время идет, и вот прошла перестройка, но я ни о чем не жалею нисколько, поскольку я новое счастье нашел. Когда я с родного завода ушел, я стал заниматься большими делами, дружу и с бандитами я, и с ментами. Я целыми днями на рынке торчу, ножи и лопаты клиентам точу. И я точу, 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 хотя точить я не хочу, но надо так надо, хоть мне неохота, но что же поделать, такая работа. Я токарь отличный, я доктор отличный, я повар отличный. Здесь на рынке-то. Kamera się trochę podładowała. Tam sobie ładowarkę podłączyłem, bo tu przecież jedną ładowarkę mam do lampy. Ale dobra. Od tego. Przez co? Kurde, tu trzeba odblokować. Ale dokręciłem to. No dobra. Poszło. Zobaczymy, co to się będzie tutaj robić dalej, jak odblokuję te rękawice na bok. Powiem wam, ta korba coś pięknego. Ile to mniej szarpaniny tutaj, to fiu, fiu. Dobra, aha, to muszę odkręcić teraz. Pierwsze.
Nie wiem, czy to by może jakoś na upartego zahartować. Jak to będzie zdawać egzamin te... Ale... To dowaliłem. A, i właśnie, jeszcze kurczę, bo to kilku... A, cicho, cicho. Kilku kolegom tam z różnych kanałów prośby napisałem, czy żeby mi wytłumaczyli, jak to tutaj ten nożyk ustawiać. To już sobie zakleiłem, jak się kamera ładowała. Odjedziemy, dobra. Ale no tak, no, powinno być. I zaraz, znaczy muszę policzyć, bo to tak kurczę w głowie sobie jakoś układałem. Gdzie ten kluczyk? Teraz to, tu leży. Jak to tutaj, żeby za pierwszym przejazdem prawie się udało i końcówkę zostawić sobie niewielką na rozwiertak, a nie, że tyle razy, tyle tych przejazdów rozwiertakiem robić. I teraz czekajcie, gdzie ja tu nożyk mam? Tu, tylko właśnie, czy ja tą śrubkę wkręcę. Mogłem właśnie, jak jeszcze miałem uchwyt, to mogłem tu poprawić sobie, złapię, poprawić sobie ten na kiełek, zrobić porządny. Dobra, wysunę ten nożyk więcej i zaraz będę wam mówić, czy to takie coś może być, czy to się inaczej robi, może jakiś prostszy sposób jest. Dobra, odjadę z tym dalej jeszcze. Co tam się nic nie wkręciło, czasami tam jakąś szmatę zostawię czy co. Lampę tu, to bym może sobie obrócił. Aha. To nie jest tak w kij piernąć bez uchu. A, teraz idzie, bo co? O. Coś takiego, zablokujemy. I co? Kawałek biurka tutaj jest potrzeba. Jeszcze jakąś kartkę. Gdzie mam tu kartki jakieś? Dobra, może być jakieś coś takiego. I pisak. I suwniarka. O. I teraz tak. Widać? Trochę niżej może wezmę. Dobra. Wytaczadło mamy 29. 29 wytarczało. To 29 to ile to będzie na pół? 14,5, nie? To R mamy 14,5. Dobra, teraz, aha, jeszcze otwór. No otwór tutaj jest wytrzepane 40. Tam z każdej strony inaczej. 40, no dobra, na 42 ma być otwór zrobiony tutaj. Fi 42. To z tego połowa promień to jest 21. 21. No i teraz kurczę, człowiek już zagłupi. Ale tutaj kalkulator w tym jest, tylko gdzie go się włącza. A, tu. I co z tym teraz? Tutaj czekajcie.
od tego 21, znaczy od 21 chyba to odjąć, nie? 6,5. 21 minus 14,5 równa się 6,5, dobra. Czyli 6,5 mamy tą różnicę. 6,5 mm. No i co teraz? Kurde, jakoś to tak sobie w głowie myślałem. Co z czym i jak? 21 to była średnica, nasze promień otworu. 14,5. A kurde. Pogłupiałem. Czekajcie, bo ja to sobie gdzieś tu próbowałem narysować. Tylko czy ten karton tu jest. Co z czym i jak? Zaraz znowuż prądu zabraknie. Kurde. 14,5 to mamy promień tego. A do tego... A czekajcie. No zgłupiałem. Gdzie tu się kasuje? Tu? To też nie wyjdzie. Dobra, dajcie mi chwilę, muszę to przemyśleć. Nie wiem, czego człowiek taki głupi, bo przecież to 6,5 to już jest ile to ma być nóż wystawiony. Bo mamy teraz tak, 29 mamy wytaczadło, to mamy tak, 29 plus 6,5, dobra, 29 to mamy średnicę wytaczadła, plus 6,5 i jeszcze raz 6,5, żeby była średnica, a nie promień. I plus, już tak będzie, 6,5 to się równa, no 42 plus 13, 42 mm, czyli to razy 2, to wychodzi to i wtedy mamy średnicę otworu tutaj fi. O właśnie, kurde, czego ja się tak zaciąłem? Coś mi brakowało, a to przecież nie jest ten. Nie było średnica, tylko promień, nie? I to mówię, kurde, co mi to tutaj się tak rozjechało? I teraz... Czy to wystarczy tak, wiecie, no tak z umiarką tu? Wystarczy, bo to przecież, no bo jakby to zrobić, jakby czujnik postawić zegarowy na ten, gdzie tu pryzma jest. Nie będzie stać, bo to jest dobra, to jest za mała średnica i tutaj nie złapię. To już jestem w domu. Dobra, nie ma prądu w kamerze tutaj na dole, o, no kurde, gdzie to się tu, ale to już jest ustawione, jutro zobaczę, bo no dzisiaj nie przyszedł, jutro przyjdzie chyba, co tam jeden chyba stały kieł, trójkę zamówiłem,
to się podeprę, wtedy jedziemy w tą stronę. To się podeprę, wtedy tutaj mam, tu leję taką z 5x3 przedłużaną. Gdzie ona jest? Tu. O. I tu jest trójka. To wejdzie. Dobra, tu się mogę wybić, gdzie jest stolik z tymi klunkrami wszystkimi. Młotka tutaj nie mam, ale... Dobra. To bym wtedy zaczynał od razu z podpartym. Tu sobie wkręciłem śrubkę z nakrętką, że to wiecie, jak szczelę, czy w tym, to mi nie ten. Tylko że kieł sobie kupiłem bez tego. On tu nie ma nawet gwintu w środku. No i muszę śrubę wstawić, żeby tutaj mi, no tak po partyzancku trochę, ale o, to przelezie. Jeszcze jak będzie, no właśnie, też będzie trochę mało. A kurde. Coś wymyślę może. A myślałem, że to sięgnę. Dobra. To nie wkładam na razie. Dobra, wszystko, bo prąd się kończy. Na dworze ciemno. Jak to się przełącza teraz? O, z powrotem na ten. Maszynę wyłączę i idę do domu. Jutro może, a nie, bo jutro najpierw z rębakiem akcja, a później dopiero po południu czy wieczorem się za to zabiorę. Napiszcie mi tylko, czy to jakoś kurczę mądrze wymyśliłem tutaj, jak to ten, ile ten nożyk wysadzi, bo to no trzeba, wiecie, no w jednym przejeździe przejechać, najwyżej rozwiertakiem poprawić, żeby to ten wał pasował, z którego swożnie będą robione, a nie, że tam 10 przejazdów, czy kurde ile rozwiertakiem, bo to dosyć tego. Inne rzeczy też są do zrobienia, to trzeba się brać później tutaj za to. Albo jak konia zra, aha, bo to w koniku jeszcze ten muszę na mniejszy taki fikuśnik zrobić, co jest tu, o, do tego też tu leję dorobić, skosowanie ramienia, o kurde, nie widzę, dobra, tu pokazuję, a tutaj, tak jak Wojtek kiedyś powiedział, kotmatsu, o, kocia sobie siedzi. Wygodne siedzenie, nie? Dobra. Gaszę światło i do chałupy. Cześć, na razie.